Cześć wszystkim, tu Paulina i dzisiaj mam dla Was, mam nadzieję, że krótki filmik, ponieważ są to moje plany na maraton czytelniczy Majówka z książką, który organizuje 6 osób i już Wam mówię, kto to jest, ponieważ posiłkuję się komputerem, przepraszam. I organizatorami tego wydarzenia są Filip z kanału Pod Osłoną Książek, Maja z kanału Czytana Monty, Kacper z kanału Life by Pieczak, Karolina z Antoner Pony, ile dobrze mówię tę nazwę, Julia z kanału Julia Prokop i Filip w Labiryncie Książek. Tak, ja bym nie zapamiętała tych nazw, więc musicie mi patrzeć, że tam się patrzyło. I oni wymyślili właśnie ten maraton czytelniczy na pierwsze 7 dni maja i 7 dni, 7 książek i już Wam mówię, jakie ja mam plany na te dni i czy sprostam tym wyzwaniom. Pierwsze wyzwanie to książka Spod Ręki Mistrza, czyli książka Stephena Kinga. I szczerze mówiąc, miałam przeczytać Carrie, znaczy miałam wypożyczyć z biblioteki, ale nie było. Poszłam do biblioteki, no nie ma, no i ja się złamałam, wszystkie książki takie grube, tak jak to ma 1000 stron. Mówię, no, nie oszukujmy się, nie będę robić sobie niemożliwych wyzwań. Ale w miarę taką krótko książkę, jaką znalazłam, jest to Joyland. Ile dobrze mówię nazwę. Więc tak, to ma około, teraz Wam powiem, 334 strony, więc w miarę jest proste do zrealizowania to wyzwanie, więc liczę też, że dam radę. Drugie wyzwanie to kolejny maj, czyli reread, czyli przeczytanie książki ponownie. I tutaj też miałam spory problem, ponieważ dużo książek chciałam przeczytać, ale... Znaczy chciałam przeczytać ponownie, ale on miał po 500, po 600 stron. Mówię, no nie będę takich sobie wyzwań robić, więc postanowiłam, że przeczytam sobie i odświeżę ponownie wersję Jacksona, Cudzie Pióro na Boże, jak ja kocham tę serię i ja chcę jeszcze raz przeczytać. Jeszcze mam w tym piękne wydanie, tylko szkoda, że to jest biblioteka, nie moja. Ale cóż, i tak to jest dobre przynajmniej, że Percy wróci do mnie. I ta książka ma stron 359... 358, dobra, nieważne. Więc tak. I trzecie wyzwanie to jest baśniowy maj na nowo, czyli jak to się nazywa? Retelling baśni jakieś książki. Przepraszam, że się posiłkuję, ale naprawdę nie jestem przygotowana, robię to na spontanie, więc tak jakoś wyszło. I że wy coś miałam z tym problem, więc tak powiedzmy, że podpasowałam znowu Persiego, no bo tu są o mita grecki, więc no mitologia i tak itd. Ewentualnie, jeżeli tobie nie pasowało, chociaż ta książka też pewnie średnio będzie pasowała, ale nieważne. Mam tu pierworodną Toskali i no w sumie tu jest o Elżbiecie Batory, więc książek innych, bo no, Elżbieta Batory naprawdę żyła, więc no powiedzmy, że to podpasuje. Czwarte wyzwanie to książka z nie tego świata, czyli jakaś fantastyka, science fiction i tak dalej. I tutaj też mogę podpasować Persiego, no bo to jest fantastyka. Mogę pierworodną, bo to też jest tam na naturalne zdolności mają głównie bohaterowie, więc tak no. Tak to podpasowuję, bo nie chciałam też robić tak, że 7 książek na 7 dni, bo no nie dam rady, no nie oszukujmy się, no ja nie jestem jakimś robotem, że czytam po prostu za jednym zamachem. Piąte wyzwanie to Book Witch Music, czyli książka związana z muzyką, z śpiewaniem, no coś muzyka. I tutaj postawiłam na krótką książkę, na którą bardzo chcę przeczytać. Boże święte, jak ja chcę to przeczytać, ja już nie mogę się dożyć tego 5 dnia. Normalnie jest to 13 powodów i tutaj no jest słuchanie kaset. Kasety, słuchanie i no, słuchawki. Główny bohater ma na okładce. No i tak, no. Trochę to tam jest trochę oszukane, ale nieważne. Szóste wyzwanie to jest Maj prosto z Polski, czyli książka polskiego autora. I szczerze mówiąc, nie wiem, którą książkę przeczytałam, ponieważ mam jednego autora, 4 książki do przeczytania i to właśnie jest polski autor, ale postawię tutaj albo na Wilki, albo na Pogoni za miłością Roberta Gonga. Chociaż może jak dam radę, to przeczytam obydwie. One mają tam po 150 stron, więc tak. Siódme wyzwanie to Niedługo wakacje, czyli książka wakacyjna, letnia, taka leciutka. I o tej książce mówiłam właśnie na kanale Pauliny, z kanału Czytelnia. Właśnie książka wydaje mi się bardzo lekka, przyjemna. No nie było o szkole, ale taka leciutka, przyjemna, słodziutka i ta okładeczka jest taka kochana. Boże, to jest cudowne. I tak, PS I Like You, Casey West. I mam nadzieję, że to przeczytam, bo w sumie jej książki się czyta bardzo, ale to bardzo szybko. Więc tak, liczę na to. I to ma stron 387. Więc jakbym dała radę. O, raczej nam dać radę. I wyzwanie ósme to jest przeczytaj co najmniej 1200 stron. No i raczej będzie 1200 stron. No. Przepraszam bardzo.
No tak połowę mi się udałoby może tego przeczytać. I tak będzie 1200, więc na spokojnie. I jeszcze jest wyzwanie dla opornych, czyli żeby przeczytanie książki i wielkość ich grzbietów wynosiła 7 cm. Więc tutaj nawet nie muszę liczyć, bo to będzie na pewno ponad 7 cm. Jak mi się uda to wszystko przydać, będę z siebie bardzo dumna. Oczywiście wszystkie linki do organizatorów, do opisu i wyjaśnień wszystkiego Filipa znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że wy też bierzecie udział w tym wyzwaniu. Napiszcie mi, jakie wy przypasowaliście książki do danej kategorii, bo jestem bardzo ciekawa. Albo czy warto czytać któreś z tych książek, które ja brałam sobie na wyzwania. I chyba to wszystko. Mam nadzieję, że filmik wyjdzie krótki, zwięzły i na temat. Ja już się z wami żegnam i do kolejnego filmiku. Na razie.